Witajcie, jesteśmy na Oleśnikowej Dolinie. Właśnie przyjechaliśmy z całym dobytkiem. Będziemy rozkładać sprzęt i śmigamy. Jedną wędkę tu, drugą tu i jedziemy. Dobra, będę zaręty rozrabiał. Lorco Golden Salmon. Resztka. Już niedużo jej zostało. Ona jest taka fajna, z czerwonym peletem. Pelety Bloodworm z Sonu. Ostatnio się sprawdziły czerwone. Pelety Red Halibut, Green Betaina i Method Basic, tylko większe trochę. Pelety Fit 2 mm. Tutaj pelety Alerakwa mam, różne rozmiary. No, można jeszcze trochę. Główny składnik. Zanęta Matt Method Mix. No i to starczy na razie. Rozrabiamy z melasą, z primaverą. Dosyć dużo, żeby to słodkie było. No, to trzeba szybko rozrobić. Ryby się rzucają. To trzeba gęste, bardzo gęste jest. Na palcu zostaje. Spokojnie, tyle wody. Siostro operacja, siostro skalpel. I mieszamy. Za mało wody, ona bardzo dużo pije. No, spokojnie można resztę wylać. To są pelety, to wszystko wypije wodę. Masz sito? Mam, mam. No. Gotowa. Za 15 minut już będzie dobra. No, może troszkę później, jeśli zrobi też więcej. I łowimy. A już wstępnie rozpakowani. Ja takie rzeczy mam w wiacie. Tutaj taki fajny wiat, ma każde stanowisko. Taka taktyka na jednej wędce. Jest Pineapple Forest z Black Halibutem. Na drugiej wędce jest truskawka, ale to jeszcze w fazie testów. Tutaj jedna wędka z tej strony na kuzo. Podajnik ESP, mocny hak, tutaj gdzieś tak, jak jest wysokość tej, chyba tej pompy, to po prawej stronie. I tutaj jest właśnie hemp and corn i halibut. A tutaj ta truskaweczka z drugiej strony na sygnałce, Daniel mi pożyczył. Tam pod tamte krzaczki. Zanęty, tak jak widzieliście, Sonu i TP. Co jeszcze? Mam tak, pelety do nęcenia. Całe pudło, bo tu trzeba dużo nęcić. Tutaj mam jeszcze kulki. Od ósemek takich starych wziąłem jakieś, o. Po duże osiemnastki, niektóre pokrojone. Do nęcenia. Tutaj jest tak, Starfish, Starbitesa. Monster Fish, konopia z Mainline'a, Crab Standing Bait, kukurydza Standing Bait, tu jest Warmus Bites, śliwka ze Starbitesa, wanilia z Browninga, takie malutkie, one są po prostu już za suche, nie da się ich przewiercić. Tutaj mam zanętę, tu mam jeszcze ziarna, mam w pudełku trapera, melasa. I gdzieś tu, o, tutaj właśnie będę strzelał z pompem, tam, z tamtej strony procką. Taki z pomp nieoryginalny, 15 zł, stara wędka Jackson Black Arrow. U mnie wiadomo, Xplode, z drugiej Trabucco. Tutaj Daniel ma Cormorana i Mika do tego, co ja. No i będzie jakaś rybka, mam nadzieję, że będzie jakaś duża. A tutaj są same duże, to się odezwiemy. Na razie fajna pogoda, nie za gorąco, ale ciepło.
i zabieram się do nęcenia. Pozdro. Tak jak mówiłem, ja mam ziarna trapera, została mi połowa raz z ryb, to jest kukurydza, pszenica, konopie. Była zamrożona, niestety jest trochę skiśnięta, ale czasami daje to dobre rezultaty, więc nie będę jej wyrzucał. Oczywiście ona zaraz poleci z pombem. Wyrzucę tylko ją do tego pudełka. No czuć trochę, że skiśnięta, ale myślę, że to dobre dla karpi będzie. No, zacząłem nęcić powoli. Ładnie to lata. Tutaj na razie trochę tych kulek użyjemy. Tam mniej więcej tam, gdzie mam zestaw. O. Pięknie. Się otworzył. Bardzo dobra sprawa z tym nęceniem. Naprawdę pierwszy raz to używam, ale już widzę, że zostanie ze mną na dłużej. Pierwsze branie, cykało, cykało i wycykało, ale to malutkie, nie? Co to? Kurczę, to wszędzie. A tak właśnie brało, cykało, cykało. Tutaj trzeba podbieraki wypożyczać. Jakie branie widziałeś? No tak cykał, cykuj nagle, cyk. Chcesz zdjęcie z leszczem? Ja nie chcę. Na co, na Pineapple Forest? Tak. Dobra, połóż go, to nie będę go tam z nim lał. Nie, odczep go i do wody zaraz. Masz tego spingera. Daj. Ja już z tamtej strony zanęciłem. Tam nęcę wszystkim kulki, pelety, ziarna. Tutaj sam pelet. No nie, dobrze, Daniel zaczął. Buzi do wody. I poleciał. Piękne branie. Powędrował trochę w zaczepy. No spławik tam jest na drzewie. No właśnie, nie wiem czemu. A jakiś cicho tu ten sygnał, a tak głośno był jak ustawiałem. A przecież było słychać. Jest tam aż za zakrętem. Ale jak wędkę mi wyginał, ja pierdykam. No jest tam, coś jest, ale może być ciężko. A, bo wszedł tutaj pod te drzewa. A, tu właśnie jest takie drzewo i... Ale już się tam nieraz stamtąd wyciągało. O kurde, myśl tam na wędkę bardziej, żeby było widać, nie? Jest, dobra, wyszedł, mamy go. O, jest ładny. Pa, tam, dobra. Idę. Ja tu założyłem? Co to tak skrzypi? Co to kurde skrzypi? Arktika? Pa, znowu pod drzewo, pa. Ja to nie odciągnę. Ale to drzewo jest akurat tyle fajne, że nie ma zaczepów na ziemi. Tylko ono nad wodą tylko jest. Tylko ona jest nad wodą. Więc jak już żyłka przejdzie pod, to spokojnie da się go wyholować. Ani jednej ryby tam nie straciłem dotychczas. O, już ten. Już łyknął, ale no. Zała, to jest. No, to jest zabawa. O kurde, na drugiej wędce brałem. Nie, dobra, chcę tego. A tam to chyba leszczyk. No, może być ładniejszy, pod twoje wędki idzie. Jak ci splątam. No jest ładny. Tutaj mam podajnik hybrid z guru.
Masz telefon, pójdę po podbierak. No ale wiesz, ja nie nagram i nie wyholuję, nie? Jest ładny, jest. Masz, trzymaj gumę ręką. A lewą spróbuj podebrać. Dzieci, może go tu ci go dam, co? No. Tu ci go dam. Drugi węz jest rozkręcony hamulem, więc spokojnie. No, fajnie, fajnie. No, patrz, już jest tutaj. Siłę widzę. Jeszcze samym swoim. Uważaj, bo podbierak go dam. Bierz go. No jak mam go wziąć, jak mam telefon w jednej ręce? Aj, spokojnie. Nie podbiorę tak tego. O kurde. Jak szczupak świetę robi. O, jest ładny. No. Cudo. Dobra, kładziemy wędeczkę. Bierzesz do środy? Tak. Czekaj, przyniosę matę. No, jest piękny garbik. Masz wagę? No ile? O, czekaj, ja może popuszczę. Trochę z majtek. No, dawaj go. Już, połóż. O, jest ładny, bardzo długi. No, przynieś. O, proszę bardzo. Nie wiem, tutaj na pelecik oczywiście. Siedział pewnie zacięty był. Taki zestaw. Tu był pelet Pineapple Forest. No, jest ładny. 8 kilo może. No, będzie miał. No i ma 8700, czyli jakieś 7700. No. O, piękny karpik. 7700. Ląduje oczywiście do wody w macie. Tutaj zawsze wypuszczaliśmy ryby. O, niestety on będzie się musiał tutaj delikatnie zsunąć. O! Poszedł. Pięknie. Po drugiej stronie ktoś holuje. Niestety dzisiaj słabiutko. Wydaje mi się dlatego, że te upały takie i łowimy w płytkim miejscu. No i właśnie tam jest trochę głębiej, 2,5 metra około, Daniel tam przerzucił. Już miał dwie ryby. No ale niestety. No i czekamy dalej, ja też tam teraz rzuciłem tam ziarna, pelety, kulki, poszliśmy tam z drugiej strony. Myślimy, że to może być przyczyna, że tu jest po prostu płytko. Tu jest niecały metr. I tam tak samo. Mam jeszcze stanowisko na głębokiej wodzie, tam na 2,5 metra. I myślimy, że po południu gdzieś tak 14-15 to przejdziemy tam i tam zostaniemy do wieczora, bo no chyba, że tu się naprawdę ruszy. No, ja na razie tylko ten karp i tutaj na kulkę śliwkową ze Starbajcu. A tak to wcześniej łowiłem, a tak to jeszcze teraz mam sea craba założonego. Tam tak samo, no i zobaczymy. Daniel miał brania na halibuta z Pineapple Forest. Dwie na włosie, no i zobaczymy, może coś się będzie jeszcze działo. Wreszcie ryba po długiej przerwie. Ty, ja tam chyba znowu przynoszę tą wędkę i to rzucę. Podajniczek jest, biegłem. O Jezu. Idę z tej strony, zobaczymy go. Gdzie on? On ci tu.
On tu jest, wiesz? A, już wyszedł. Co to jest? Nie wiem, czy to nie jest pełno. Ale zobaczymy. Dobra, wezmę podbierak i matę. To ja specjalnie stąd wędkę wziąłem i rzuciłem na nasze drugie stanowisko, żeby tylko coś złowić jeszcze na ten karpie. No może dzisiaj pierwszy karpie go wreszcie. Karp koi? No. O, słychać było euforię. Pierwszy w życiu, nie? No. Pięknie. Na co? Nie, musisz bliżej. Nie wiem. Bo ten podbierak jest krótki. Więcej dziurki zostaw. Jest! Jest! Oj. Jest wreszcie karp. Czekaj. Nie może duży, ale... Ale cieszy. Oj, cieszy. Wcześniejsze dwa karpie mu się spięły. Wreszcie. Wow. Ty, ale jak ty tam byłeś, ja to tak powoli, a potem... No jest ładny. Ale te nasze z Dawidem ładniejsze były, nie? No. Miały ładniejsze kolory, bo są takie jakieś... Jak wyżygany trochę. Nie gada! Ładny, no fajny, fajny. Ważysz? No. Chodź, uwaga. O! Sygnałka się odezwała. I mój głos do tego. O! Znowu jakiś głupi leszcz. No, zaraz będę szedł. Tylko niech zważy i... No, 3800. 2700, 2800. No. Może 2900, bo mata słucha. Mata dopiero słucha, dobra. Zrób mi fotkę. No. No i wypuszczamy. Fotki zrobione, to długo, nie? Tak na tej macie. Tak. Może żeby się tylko nie wysunął, no i ja lecę do swoich wędek. I popłynę. Mamy kolejną rybkę. Tym razem u mnie. Daniel mi wędkę z podpórek podniósł, bo już mi spadała, mimo że rozkręcony hamulec miałem. O! O, chyba amur. O, jak jedzie. O, skubany. Dajnik ESP, pellet, pineapple forest i chyba tu. A nie, dwa razy pineapple forest. Weź tam telefon, a zobacz, czy w ogóle dobrze widać, stąd było. Dobrze. No i nagrywa się dalej, czy nie? Tak. No jest ładnie. Najgorsze jest to, że w drugiej wędce nie mam rozkręconego hamulca. Dobiegłem. Ale zarzuciłeś go? Tak. No ale tam to leżysz. Tu teraz. Gdzie? Tam w miejscu karasia. A wiem. A to jest chyba amurzysko, tak mi się wydaje. Taki objazd zrobił. Bo teraz o wiele bliżej coś zarzuciłem. A ci mam bliżej wędki, nie bym musiał tak biec. No to lepiej. Lepiej. No, tutaj podnęciłem kulkami, ziarnem, peletem. To jest jakiś mały. Albo się taki wydaje tylko. Może. Właśnie, bo jak tam będzie odłóż, trochę bliżej będzie, trochę bliżej, więc nagrywaj go bliżej. Nie, karp. Ale chyba taki... Może z ósemkę, ale ładnie walczy, pięknie. No, karp.
zdrowa. Znowu tam przy brzegu rzuciłem i... No dobra, niech on się zmęczy, spokojnie wyholuje. Już na razie jeszcze odsunę troszkę z wędką pokazał. Przypon mocno splecionki. To już sam robię przypony. A tak, bo założyłem takie dwa mniejsze, znalazłem. W pudełeczku. O, skułam. Patrz, rybki wyskoczyły. Mały jakiś, nie? No nie wiem, czy większy od tamtego. No też nie wiem, a walczy naprawdę. Tylko i też takie małe, a walczą. Tak. Dobra, łyknął. Masz telefon. Spokojnie, teraz już dasz radę nagrywać tam też i drugą wędkę podbieraj, daj, ale jest dużo najspecjalny. O. To było? Nie. No, spokojnie. Damy sobie radę. O, pięknie. Jest. No, karpik z matą 6900, czyli niecałe 6 kilo. Walczył jak amur. Jak... I popłynął od razu. Na dwa peleciki Pineapple Forest. Kolejna rybka. Dwa razy Pineapple Forest. Pełnouski. Nie widziałem. Może i pełnouski. A na początku bardzo spokojnie walczył. Nie, nie, chyba nie. Jakieś te karpie? A nie, jest, na łuski, ale malutki. No. Ty, nie wiedziałem, że to... Jest. Ale miałeś, dają branie. Nie wiedziałem, że to są takie malutkie. No też nie. Ale ładny. Mały, taki koło dwójki, nie? No. No i prześliczny karp, koło 2 kilo. Naprawdę piękna łuska. Wraca do wody. O, płynął. Daniel miał rybkę, znaczy ma rybkę. Branie typowo leszczowe. A można zobaczyć piękny karp koi. Ale walczył jak większy. Jakiś, ale mniejszy jest, nie? Jak zwykle kto mu przerzucił? Oczywiście ja i dopiero złapał rybę. Weź ty tego Nikado wyrzuć już ten kołowrotek. Ten Jackson, co ja ci sprzedałem za 5 zł, lepszy był. Co to tak słychać? No ten kołowrotek. Już się bałem, że jakaś większa od mojej. Mikado. Mikado Explode Medium Feeder 120 gram wyrzutu. Ładny, już nie wiedziałem, że tutaj są koi w tej części. Dawaj go, Daniel, na siłę zaciskaj ten hamulec, a nie. Bez zadziorowych, tak? No. No wiesz, że tobie się lubią spinać. Cicho. Nie, właśnie nie. Tam idzie w koło. Dobra, jest spór. No dawaj. Dalej nie dam rady, bo ten podbiorak jest krótki.
Jeszcze troszeczkę musisz. Cofnij się dwa kroki. O jest. O. Brawo. Przynieś matę. No i karp, oj ładny. Ile miał z matą? 4300, tak? No, to się gada. Ponad 3 kilo. Leci do wody, a walczył naprawdę. Ładnie, piękne kolory. To dlaczego tobie tylko biorą karpy koi? Mamy kolejnego karpia. Na Pineapple Forest. Yes! Wow. Dobra. Z matą miał ile? Z matą? 5300. No, 4300 karpik. Ląduje do wody. Właśnie wyjąłem takiego karpika pięknego, bielutkiego, normalnie albinos. Myślałem na początku, że to amur na Pineapple Forest. Przed chwilą też miałem branie na tą wędkę na Vanilla Cake, ale niestety poszedł w zaczep. Urwał się teraz cały koszyk. Damy teraz szansę Mikado i tutaj Dajem karpika holuje. O, malutki. Dawaj, ci od razu podbiorę. Tam przykryłem go. O, dawaj, już jest mój. O, jest. Dobra. Pięknie. Dwa naraz. Popuść. Ale kołowrotki ma, nie majtkami. O. No, mój większy. Twój to jakiś taki dziwny. No, to jakiś, no, ty widzę, na co? Na krabę. A, na krabę, no to fajnie. Fajnie, fajnie. Drugi. No. Dwa do kompletu. Niestety trzecią ręką sobie nie mogłem już nagrać. Taki pod 3 kilo. Najpierw Daniela leci do wody. Od razu popłynął. Leci do wody. 3 kilo zważyliśmy. I tutaj ślizgiem, ale to spokojnie. Nic mu się nie stanie. Popłynął pięknie. Daniel piękne branie miał. I holuje, holuje do brzegu na kraba. Bardzo ładnie. Proszę, jak holuje, zwija, pompuje, zwija, pompuje. Dobra, bo potem ci te. Musi być bardziej. Mamy ładnego karpia koi. Daniel by już wolał jakiegoś amura, a nie tylko te karpie koi. Na kraba oczywiście. No, niecałe 4 kilo. Karp koi. Ląduje do wody oczywiście. Z maty. No, popłynął. One to silne są, nie? No. Już? Dogrywasz? Mamy karpika. Na sea crab. Po chwilowej przerwie, ale i tak teraz pod wieczór się zaczęło lepiej dziać. Ładnie walczy tutaj. Patrzę jeszcze na drugą wędkę. Z tyłu. O! Siedzi. Jeszcze walczy. No taki, myślę, że z koło piątki będzie miał. Dobra. A jak widać ładnie jest sea crab. Czerwoniutki. Niecałe 3,5 kilo na sea craba. Ląduje do wody. O. Poszedł. Piękne branie. Od razu po zarzucie na sea craba podpiętego wanilią. Dwa peleciki na włosie. Od razu po zarzucie, bach. Jest trochę ładniejszy. Pięknie tutaj. Pięknie walczy. Hamulca mi wyjeżdża, świetny. Myśleliśmy, że to może ten amur, ale no.
Karpie mnie dobrze, że nie, a to taki leszcz 10 kilo. O, jest ładny karpik. Daj mi pikado. Jest! O kurde! Ale kaba. O, skubany, czekaj. Muszę wziąć tak. Nie. No, największy dzisiaj. O! Zdycha, nie? No. Jest dycha. Rekord to 12, 12 nie pobije, nie? Proszę, nie, zobaczyć peleciki. Pewnie był zapięty. O, wow. Tak mi gryzie w palce, to nie jest pelet, mordo. Sea crab i wanilka. Już tu się podbiera, się aż wygina, jak podnosiłem. Piękny kaban. 8 kilo. Wygląda na większego, ale ma pysk rozerwany, pa. No. Z drugiej strony, ale miał rozerwany, oskuwany. Widzę, że niejednemu się już wyrwał hak. Ale ja pewny hak i poszedł. Od razu do wody. Płyń, przyjacielu, po tatusia. No dawaj. O, poszedł. Piękny karp koi Daniela. Może nie duży, ale... Czwarty. Już czwarty dzisiaj na 5 karpi, więc... Jemu on ma dzisiaj szczęście do nich. Jak na dzisiaj to koniec, wijamy się. Już ostatnie rzeczy nam zostały, ładnie. Ja 7 karpi, Daniel 5. Coś tam się udało złowić, więc nie jest źle. Zapraszamy do innych filmów, subskrypcja, komentowanie, ocenianie i pozdro. Feeder Adam Team.